Moi drodzy, witam ponownie w ten sobotni wieczór. Ja z takim krótkim materiałem do Was się tutaj kieruję. To dlatego, że właśnie rzucił mi się artykuł na oko na temat małżeństwa Jod z Warszawy. Myślę, że może pamiętacie jeszcze sprawę małżeństwa Jod z Warszawy, tego państwa, co to... Chyba uznali, że chcą mieć czas na swoje pasje i pożegnali swoich synów, nieletnich zresztą, nomen omen, wtedy jeszcze liścikiem optymistycznie brzmiącym, prawda, że jesteśmy z was dumni i wierzymy, że na pewno poradzicie sobie w życiu, prawda? Po czym opuścili mieszkanie, zostawiając synów bez pieniędzy, bez opieki, bez niczego i po prostu udali się w wojaże po górskich terenach, prawda, zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie, tak, gdzie w końcu, po iluś tam, o iluś czasu, w końcu zostali namierzeni, zostali tam sprowadzeni na komisariat, prawda, gdzie to groziło im do 3 lat pozbawienia wolności za taki numer. No i co? No i okazuje się, że ta sprawa skończyła się tak, moi drodzy, że o ile odebrano im prawo rodzicielskie w stosunku do jednego z synów, ponieważ w międzyczasie drugi stał się już pełnoletni, więc jakby nie było trzeba, to uznano, że nie ma żadnych podstaw do postawienia im zarzutów karnych. No powiem wam, że mnie to no zszokowało, dlatego że no okazuje się, że w kraju, w którym dziecko można odebrać rodzinie dlatego, że nie wiem, w domu się nie przelewa, jest mało pieniędzy, albo dlatego, że warunki mieszkaniowe jakieś urzędaski oceniają na zbyt liche, że tak powiem, no to jak się okazuje, porzucenie nieletnich dzieci, zostawienie ich na pastwę losu w zasadzie, to się już nie kwalifikuje na zarzuty karne. Ale w ogóle... Jak to się ma do tego, że rodzic ma obowiązek opiekować się swoim dzieckiem do momentu, w którym osiągniono pełnoletność, po pierwsze, a po drugie, no to jak to? No to parę miesięcy temu jeszcze absolutnie groziło im pozbawienie wolności, a parę miesięcy później, to co, zmienił się kodeks karny, czy o co się stało, nie? Głos zabrała siostra Anety J., pod opieką której ci synowie się obecnie znajdują, i ona powiedziała, że podobno oni żyją sobie w Czechach, że w ogóle nie kontaktują się w ogóle z rodziną, ani z synami, ani z nikim innym z rodziny. Kompletnie ucięli kontakt. Ona też opowiadała przy tej okazji, że ona i cała w ogóle rodzina odradzała Anecie J. małżeństwo z Adamem J., który poza tym, że cierpiał na chorobę afektywną dwubiegunową, to opowiadał niestworzone historie, łącznie z takimi, że jego własna matka i siostra chciały go zgwałcić. Nie pracował. Cała rodzina była na utrzymaniu Anety J., która pracowała w salonie fryzjerskim. Nomen omen. Parę dni przed wywinięciem tego numeru, który wywinęli, porzuciła pracę. Poza tym Adam J. doprowadził do sytuacji, w której ta rodzina się coraz bardziej izolowała i od rodziny, i od sąsiadów w ogóle. No ale kobieta wyszła za mąż, za tego człowieka. No i obecnie sytuacja jest taka, że oni sobie chyba zaczęli po prostu dokonali resetu i rozpoczęli od nowa i olali wszystko, no i co się okazuje, nie ma absolutnie przesłanek do tego, żeby postawić im zarzuty karne. Czyli rozumiem, że normalną sytuacją będzie, że teraz wszyscy, którzy się
zmęczą już obowiązkami domowymi bądź macierzyństwem, po prostu wyjdą z domu i porzucą, będą porzucać swoje dzieci i rozumiem, to będzie okej. Okay. No, no wiecie co? To mózg się po prostu w pionie staje, no. Ja wiem, że my żyjemy w kraju, który powiedzmy jest tak jakby reżyserowany przez Bareję, w kraju totalnego absurdu, no ale żeby aż tak, no, to jest i mówi, i ciągle się słyszy, że my żyjemy w demokratycznym państwie prawa. Jakiego prawa? Co to jest za prawo, które się zmienia co parę miesięcy lub co parę miesięcy zmienia się interpretacja kodeksu? No taka trochę dziwna sytuacja. No, no i tak generalnie wam nagrałam taki króciutki filmik, co się dzieje z tą sprawą i tak powiedziałabym, no, na, no nadal żyjemy jednak w krainie totalnego absurdu, moi drodzy. No i tym optymistycznym, bądź nie, akcentem żegnam się po raz drugi, oczywiście z kanału, którego nikt nie ogląda. Pozdrawiam was serdecznie, miłego wieczoru, trzymajcie się, pa.